O, już jesteście do trzeciego odcinka. Teraz dorobimy przesuwanie śmiecia myszką. Mógłbym zrobić sterowanie klawiaturą, ale w dalszej części gry chciałbym, żeby pojawiały się śmieci jeszcze więcej, żeby ich było więcej różnych rodzajów. Pojawią się też kolejne kubły. W każdym razie chcemy sortować te śmieci i w momencie, kiedy na ekranie śmieci będzie mnóstwo, no ciężko powiedzieć przy sterowaniu klawiaturą prawo-lewo strzałkami, którym śmieciem steruję. Więc dzisiaj skorzystam ze sterowania myszką, że wybiorę konkretny śmieć i ten śmieć będę mógł przesuwać w stronę odpowiedniego kubła. Na razie jest to jeden kubeł, ale w stronę właśnie tego jednego kubła muszę nakierować mój śmieć. No więc szukam zdarzenia, kiedy duszek kliknięty, tak? I teraz będziemy mieli kliknięty śmieć, to co się ma dziać? Ma się powtarzać przeciąganie tego śmiecia tak długo, aż duszek już nie będzie kliknięty. Czyli muszę zrobić powtarzaj, kontrola, powtarzaj, aż duszek nie będzie kliknięty. Czyli słówko nie. No, taka jest kolejność, że najpierw musi być negacja, zaprzeczenie, powiedzenie, że nie kliknięty, czyli powtarzaj, aż nie kliknięty. No i teraz w czujnikach sprawdzam, czy jestem kliknięty. Tak to zostało na polski przetłumaczone jako kliknięto myszką. Zostanie to wywołane wtedy, kiedy duszek zostanie kliknięty, czyli zdarzenie pojawi się, kiedy duszek kliknięty. Wcześniej to się nie będzie wykonywało, ale w momencie kliknięcia będzie powtarzał. No a co ma powtarzać? No śledzenie myszki, tam gdzie ciągnę myszką. Czyli idź do, jest taki klocek, idź do, no nie losowej pozycji, oczywiście tylko idź do wskaźnika myszy. I tak prosty kod programu powoduje, że będziemy mogli przeciągać tego śmiecia. Sprawdźmy. Tak, gra, start, leci. Łapię, przeciągam w inne miejsce. No, oj, ucieka. Łapię, przeciągam w inne miejsce. O, wpadł do kubła, dotknął kubła, Oskar się ucieszył. W ten sposób zaprogramowaliśmy kolejny etap gry, czyli przeciąganie myszką. Teraz przyjdzie czas na rozmnażanie tych śmieci, no bo gra się skończyła, śmieć wpadł i koniec. Dlatego w następnym odcinku będziemy klonować nasze śmieci, żeby ich było więcej niż jeden. Do zobaczenia.